Raz, raz, dobrze. Super, dobra. Już jesteśmy. To ja tylko dwa słowa. Moi drodzy, zbliża się wielki moment, czyli godzina 20, gdzie stawiamy się tutaj pełni zapału, chęci i energii, żeby oglądać prace podsumowujące tegoroczne plenery. Ale tegoroczne wykłady zamknie wspaniały gość Marcin Koszałka, który opowie wam o drodze od dokumentu do fabuły i to będzie ostatni, tegoroczny, no prawie ostatni, bo jeszcze jutro podsumowanie, ale w tej części edukacyjnej ostatni wykład. Witamy serdecznie po raz kolejny i oddaję ci głos. Także witam serdecznie. Ta kamera, która tutaj jest z tyłu za mną, to nie jest kamera przypadkowa, to jest kamera DCR-VX1000, na której właśnie nakręciłem ten mój film. Dokument. I dlaczego tą kamerę akurat pokazuję? To jest oczywiście kamera obecnie archaiczna. Jest to format mini DV. To nawet nie był format HD. Ale po prostu była to mała kamera i w tamtych czasach te małe kamery dokonały pewnej rewolucji. Film powstał w 1999 roku. Dokonywały pewnej rewolucji w ogóle myślenia też o filmie i pojawiała się powoli era małych kamer cyfrowych. Dlaczego? Bo to Sławek zaprosił mnie tutaj na warsztat, na ten workshop. To nie jest workshop, to jest wykład. Zaprosił mnie i zastanawiałem się po prostu, o czym mam powiedzieć jeszcze na koniec. I myślę, że właśnie dlatego zdecydowałem się na pokazanie jeszcze raz tego filmu, którego nie lubię tego filmu, bo wielu ludzi generalnie kojarzy mnie tylko z tym filmem lub jeżeli zaczynają ze mną rozmawiać, to mówią głównie o tym filmie. Czyli zacznie się rozmowa. Ten film jakby zostanie ze mną już do końca życia, ale trzeba się z tym pogodzić. Nie należy się z tym zmierzać, bo myślę, że właśnie na tym też trochę polega pojęcie, nie wiem, sukcesu czy zaistnienia w kinie, w kinematografii, że są pewne rzeczy, które są poza nami. I myślę, że ta sytuacja jest poza mną. Znaczy ja zrobiłem później wiele różnych filmów, które technicznie, warsztatowo no były na wyższym poziomie. Nawet wcale taki dorobek, taki prosty dorobek, nie powinniśmy się oczywiście chwalić i nie robimy filmów za nagrody. Ale też filmy, które później zrobiłem, no, dostawały ważniejsze nagrody niż ten film. A mimo wszystko ten film jest wpisany w jakiś kanon dokumentu polskiego. Jest pokazywany w szkołach, w liceach, w ramach takiego programu. Jak to się na ten program nazywa? Dla liceów jest narodowy program pokazywania filmów i tam są Ziemia Obiecana, jakieś oczywiście Wajda i tak dalej. I są też dokumenty Łozińskiego. Jest również ten dokument pokazywany, tylko ten mój. Filmoteka szkolna to się nazywa, przypomniałem sobie. To funkcjonuje jako filmoteka szkolna, taki kanon filmów, które są pokazywane w szkołach. Niespecjalnie jestem z tego powodu zadowolony, ale też jestem zadowolony, bo jakby twórca, możliwe, że twórca po prostu nie lubi takiej sytuacji, że coś, co kiedyś tam dawno temu zrobił, cały czas jest ważne. I mimo to, że robi następne filmy, no to zawsze jakiś wywiad czy jakaś rozmowa zaczyna się od tego filmu. Ale to jest też część tego wykładu o spieraniu się z czymś takim, o tym porozmawiamy. O jakimś takim przypadkowym sukcesie porozmawiamy, który nastąpił, bo to był przypadkowy sukces, nieprzewidywany w ogóle, niewykalkulowany, tylko przypadkowy, kompletnie przypadkowy i może nawet taki najbardziej świeży dla mnie, bo najczęściej twórca, jak robi film, dojrzały twórca trochę kalkuluje, czy może się dostanie do Wenecji, a może do Berlina, a może do Cannes, a może do Gdyni.
a może na kamery mieć i tak dalej. Zawsze się kalkuluje, jak już profesjonalista, taki dojrzały twórca. A ja w ogóle kompletnie nie zdawałem sobie całkowicie sprawy z tego, co się stanie. Po prostu chciałem zrobić film i tyle. I to było takie najbardziej czyste, najbardziej czyste. I w życiu bym nie powiedział, że ten film zrobi wtedy sukces. Raczej zaszokowany byłem tym. Czyli po prostu czysty przypadek. I o tym też warto porozmawiać, szczególnie z wami, z ludźmi, którzy... Większość z was tutaj gdzieś jest na jakiś początek drogi i też chciałoby jakiś sukces odnieść, czy być zauważonym, dostać pieniądze na następny film i tak dalej. I ja nie powiem, że ten, można powiedzieć, dzisiaj realizatorsko bardzo prymitywny film, ale z bebechów, gdzie są duże bebechy emocji po prostu są i jakieś odwagi pewnie, jak na tamte czasy, bo teraz ta odwaga, na pewno już nie byłoby to tak odebrane jak wtedy. To trzeba trochę kontekst czasu też brać pod uwagę, jak ten film powstawał. To jest... Muszę się też do tego przyznać, że rzeczywiście gdyby nie ten film, to nie zrobiłbym kolejnych, myślę, że wielu rzeczy kolejnych mógłbym nie zrobić. Czyli nie otworzyłaby się przede mną kariera. No, oczywiście dużo osób twierdzi, że sprzedałem własną matkę za karierę. Nie będę tego oceniał, ale że przehandlowałem po prostu matkę. Rzeczywiście film, który potem zrobiłem i który otworzył moją karierę jako autora zdjęć filmowych, to dostałem propozycję, nawet Sławek idzie jak tutaj dzięki niemu, też czasem Narody w Gdyni, bo on był wtedy w jury. Zrobiłem pierwszy film fabularny w życiu, Pręgi, który był też o podobnej tematyce, o przemocy w rodzinie, tylko według Kuczoka, Gnój. I właśnie Magdalena Piekosz, która akurat znała też mój dorobek operatorski w szkole filmowej w Katowicach i moje fotografie i widziała też, że nie tylko potrafię operować brudną kamerą, home video, bo to ten film przypomina, takie piękne sceny przypominam, home video po prostu, rejestrację domową. Pewnie dzisiaj bym tego filmu nie zrobił, bo niestety bym chciał go estetyzować, chciałbym ustawić światło i użyć lepszego sprzętu i możliwe, że straciłby ten film dużo na tym. Właśnie dobrze, że on jest jakby home video. Ale powiedzmy, że rzeczywiście dzięki temu filmowi to jest fakt, że Magdalena Piekosz wzięła mnie do filmu Pręgi. Zrobiłem ten film jako autor zdjęć filmowych, debiut. Film wygrał w festiwal w Gdyni i Sławek nagrodził, bo tam oczywiście było jury, ale w Gdyni jest tak, że dużo do powiedzenia ma autor zdjęć, jak jest przyznawana nagroda za zdjęcia. Także tutaj tak. Czyli można powiedzieć, że gdybym nie zrobił tego filmu o matce, to nie dostałbym tej propozycji od Magdy Piekosz i nie zrobiłem pierwszej fabuły, która potem pozwoliła mi robić następne fabuły. To jest trochę droga od dokumentu do fabuły w sensie kariery, bo o tej karierze jakoś musimy mówić. Niby nikt jej nie chce robić, ale każdy by chciał ją uzyskać. I to jest rzecz nie do wykalkulowania, wydaje mi się. I dlatego pokazuję też ten film, bo może to wszystko, co mówię, to nie chcę, żeby to brzmiało, że się po prostu chwalę, ale wydaje mi się, że to jest warsztat spotkania z młodymi ludźmi, którzy też planują. Bo co to jest sukces? No sukces to jest też dotarcie do widza. Sukces to nie są tylko nagrody festiwalowe i splendor. To jest też oglądalność. To jest to, że na przykład ileś tam tysięcy czy milionów ludzi zobaczy wasze filmy. Oczywiście tutaj też nie chcę też niszczyć komuś koncepcji kina dla garstki ludzi, bo takie kino też się ceni, że jest kino autorskie dla małego odbiorcy. Ale myślę, że Sławek Idziak, który tutaj jest ojcem tych warsztatów, to jednak on też uważa, że trzeba łączyć niski budżet, bo tutaj te warsztaty jednak to nie są warsztaty hollywoodzkiej produkcji za 100 milionów dolarów, tylko to są warsztaty robienia niskobudżetowych filmów, które mogłyby odnieść sukces. No. I żeby taki sukces był, to żeby połączyć niski budżet jednak z oglądalnością. Ja przynajmniej też się czuję jako
Ja lubię to, żeby widownia widziała mój film. Żeby ta widownia ten film oglądała. Także to jest jakiś sukces dotarcia do tych ludzi. I tutaj dlatego też ten film pokazałem, ten mój pierwszy film w karierze, pokazałem go tutaj i o nim rozmawiamy, bo właśnie on jest zrobiony na takiej gównianej kamerze, która kosztowała, ona wynajęcie tego, po prostu telewizja kupiła tą kamerę, którą potem wrzuci do śmietnika pewnie. To była kamera warta niewiele, ale chodziło o to, że potrzebowałem potrzebowałem do tego filmu małej kamery. Potrzebowałem mikrofonów kilku. Zresztą dźwięk do tego filmu zrobił. No ja zrobiłem dźwięk do tego filmu, ale nie zrobiłbym tego dźwięku do tego filmu, gdyby nie specjalista, zresztą też pracujący ze Sławkiem. Tak się akurat wszystko dziwnie tutaj poukładało, czyli nieżyjący już Michał Żarnecki, wybitny polski realizator dźwięku, który robił między innymi Dekalog, ale też wiele polskich dokumentów Kieślowskiego. Właśnie głównie znany jest z realizacji bardzo dobrego dźwięku, nie tylko do fabuł polskich, ale robił też właśnie dokumenty Kieślowskiego, dokumentalne. Specjalista od nagrywania dźwięku w bardzo trudnych sytuacjach, po prostu ekstremalnych. Na przykład film Szpital, i tak dalej. Filmy, gdzie naprawdę trudno było zrobić dobry dźwięk, jeszcze wtedy, kiedy robiły się na taśmie filmowej te wszystkie filmy i kamery były w blimpach takich dźwiękoszczelnych. I Andrzej Fidyk, tutaj no, największa rola będzie Andrzeja Fidyka, który wtedy w tamtych czasach pełnił funkcję szefa legendarnego zresztą kanału telewizyjnego w Telewizji Polskiej, Czasa Dokument. I to jest to, co zrobił Fidyk, to z polskim dokumentem w tamtym czasie nie udało się nikomu tego powtórzyć. Myślę, że to będzie już niemożliwe, chociaż niby jest streaming w tej chwili. Wtedy streamingu nie było. Ale Fidykowi udało się to, że wypracował formułę emisji dokumentalnego filmu o godzinie 20 po wiadomościach. To jest w ogóle niebywałe, że w najwyższym prime time antenowym wtedy telewizji naziemnej, bo nie było wtedy streamingu, emitowano film dokumentalny po prostu w momencie, kiedy była największa oglądalność ludzi, bo ludzie najwięcej oglądali po wiadomościach o 20. Takie były statystyki zawsze wtedy. Nie wiem, jak jest teraz, bo tego nigdy nie liczę i nie patrzę, jak jest teraz. Ale jemu się udało ten kanał odpalić w zasadzie właśnie w takim momencie. I filmy, które pokazywał Fidyk, miały oglądalność na poziomie 4 do 6 milionów widzów live. No jest to osiągnięcie nawet, wydaje mi się, w dobie YouTube'a, jeżeli chodzi o oglądalność w ciągu jednego momentu, bo to ja nie mówię, że ktoś to ogląda miesiącami, tylko po prostu jest to live od godziny 20 do 20:30 na przykład. Nie? I po zakończeniu filmu jest notowanie na poziomie 5 milionów. Nie? I coś takiego się po prostu stało. I teraz po prostu była mała kamera, taka jak tam z tyłu. Było parę mikrofonów. Był Żarnecki, który powiedział mi, jak te mikrofony ustawić i dał mi rekorder dźwięku. Wszystko było po prostu za grosze. No, po prostu w zasadzie to jest taki sprzęt, że nic prawie ten sprzęt nie kosztował. Światło to ja tylko robiłem coś takiego, że kupili mi w elektrycznym sklepie żarówki matowe, bo ja robiłem tak, że ta kamera była bardzo tępa pod względem czułości. Ja musiałem podnieść, jeszcze pod względem emisja telewizyjna, która wymaga pewnego jakości sygnału. No wiecie przecież, że rewolucja kamer polega na tym, że co roku kamery są coraz bardziej czulsze. Na przykład teraz ta kamera, której tutaj pracujecie, z Wojtkiem Staroniem, na którym ja teraz zrobiłem też fabułę i zrobiłem też serial Venice, Sony Venice 2 teraz już jest. To też miałem robić na taśmie film fabularny, a zrobiłem właśnie na tej kamerze, bo ona ma 3200 czułości po prostu. To jest coś nieprawdopodobnego. Że no ta kamera, podejrzewam, że miała 200 asa czułości. Także trzeba było dużo zaświecić. No ale też nie można było tak wejść do domu do rodziców i nagle zapalić po prostu kilowaty światła,
bo oni by się zorientowali, co się dzieje. Dlatego ja przez miesiąc, co tydzień wkręcałem coraz mocniejsze żarówki. Aż osiągnąłem poziom od tam 400 W do 200 W. I nikt się nie kapnął, bo to po prostu było na zasadzie bardzo powolnej adaptacji oka rodziców do poziomu światła. I przez to, że bardzo powoli podnosiłem poziom światła, no to tak było super jasno, ale oni myśleli, że jest tak jak zawsze. No, po prostu to chodziło o to, że to jest ten element adaptacji bardzo, bardzo wolnej, że się nie czuje różnic. I to jest wszystko, co w zasadzie technicznie zrobiłem. I wydaje mi się, że też ten film jest pokazany właśnie po to wam. Ja nie mówię, żebyście mieli kręcić film w domu, nie? Wszyscy o swoich rodzicach, bo ten temat już jest dość mocno wyeksploatowany. Chyba. Może fabulem trochę mniej, ale w dokumencie już jest bardzo wyeksploatowany. Chociaż zawsze, wydaje mi się, rodzina zawsze będzie świetnym tematem filmu, bo żyjemy w stadzie, jesteśmy rodziną. Tak samo jak filmy o miłości zawsze będą realizowane. To są ludzkie jakieś takie rzeczy, nie? Ale właśnie to jest tak, że jest temat, który jest bardzo blisko was. Jest temat, jest tania realizacja. Jest efekt w postaci oglądalności i sukcesu. I dlatego też to pokazujemy na zakończenie, bo to jest taki przykład, ten film jest takim przykładem, że można w zasadzie, mając praktycznie nic, zrobić film, który podczas emisji w Telewizji Polskiej widziało 5 milionów ludzi. I to, co się stało po emisji, no to przerosło wszystkich, szczególnie mnie. Znaczy poziom dyskusji społecznej na temat polskiej rodziny. No, to jeszcze muszę powiedzieć o sytuacji, kiedy ten film powstał. Ten film powstał w 1999 roku. I to był jeszcze cały czas okres małej transformacji. Znaczy po prostu mała transformacja polegała na tym, bo to jest dość dużo młodych ludzi, może mieliście o tym w liceach, w szkołach średnich, ale polegało to na tym, że przechodziliśmy z okresu komunizmu w 1989 roku do okresu kapitalizmu. I ta transformacja była widoczna na różnych poziomach, nie tylko na poziomie ekonomicznym, ale też na poziomie społecznym, mentalnym, psychologicznym. Ja jestem pokoleniem, nie wiem jak moi kumple, ale jestem pokoleniem lat 70. I to jest pokolenie takiego okresu, mój syn, który jest pokoleniem 2011, i gra w piłkę, i bardzo dobrze zresztą gra w piłkę, że go już kupuje jeden klub do następnego klubu, 11-latka. Już są transfery zawodników, już takie coś jest w tej chwili, że już on nie może przejść do innego klubu, po prostu klub go sprzedaje innemu klubowi, który go kupuje, bo potrzebują, on jest chyba pomocnikiem lewoskrzydłowym. Teraz Garbarnia po prostu przepłaciła za niego, bo chcieli go, bo brakuje na tej pozycji gościa, żeby wygrać ligę wojewódzką. Potrzebują dobrego lewego skrzydłowego. No nie, ale ja mówię, dlaczego mówię o nim? Dlatego mówię o nim, że on nie ma żadnych kompleksów. Po prostu on wchodzi na boisko i mówi do mnie: rozjedziemy tych frajerów po prostu bez problemu, jesteśmy najlepsi. Natomiast myśmy mieli same kompleksy. Ja musiałem wiele, to nie tylko chodzi o sytuację z matką, że matka mnie przeorała psychicznie i wiadomo, że przechodziłem kolejne tam terapie i dalej chodzę na terapię. Ale ta terapia to myślę, że nawet jest modna teraz. Już się nikt tego nie wstydzi, że chodzi na terapię. Chociaż w tamtych czasach się wstydził i na przykład jakby moja matka miała pójść do psychiatry, to by nie poszła nigdy, bo sąsiedzi powiedzieliby, że do psychiatry to chodzi wariat, nie? Że po prostu no nie można chodzić do psychiatry, bo to jest wariat, nie? Także myśmy się wielu rzeczy wstydzili, myśmy się bali o wielu rzeczach mówić. Myśmy byli pewnym zaścianem, krajem za żelazną kurtyną, gdzie było wstyd mówić o seksie. W zasadzie o wszystkim było wstyd mówić. I wstydziliśmy się tego, kim jesteśmy, że pochodzimy z PRL-u, że jesteśmy gorsi od innych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w zasadzie no, dużo mi potrzebowałem czasu później, żeby uwierzyć w siebie, chociaż czy uwierzyłem w siebie, nie wiem. Dalej czasem wątpię w jakość jakby swoich umiejętności. To trochę też przez matkę i przez czasy.
Ale na tym polegała ta mara, ta transformacja, że po prostu ten kraj za tą żelazną kurtyną był strasznie pozamykany na wszystko. I nagle w 1989 roku, kiedy zrobiłem ten film o polskiej rodzinie, został odebrany to jako pewien taki przełom, że ktoś powiedział o piekle rodzinnego domu, nie? Bo wcześniej nikt o tym nie mówił. Bo wcześniej udawano, że jest okej, okay, że po prostu nie było oczywiście dawno, nie było wtedy Big Brothera, nie było tych wszystkich show, to po prostu nie było takich rzeczy. To dopiero było później. I po prostu facet miał czelność wejść z kamerą do domu i nakręcić starą i starego i obnażyć trochę, dlaczego atak, który był na ten film, to był nie tyle atak na film, to był atak też na tym, że ten gość, znaczy ja na przykład zostałem dzisiaj zaatakowany przez pewnych kolegów z branży, że zamieściłem jakieś tam zdjęcie aktora S, który po pijaku coś tam przejechał się, potrącił gościa. Ja akurat nie lubię gości, którzy piją i to może być nawet papież. Też bym był niezadowolony z tego powodu. Po prostu. Ale moi koledzy z branży atakują mnie, żebym usunął te zdjęcie. Dlaczego to zamieszczasz? Usuń to. Usuń z Facebooka zdjęcie. Po co ciągle o tym piszesz? Dlaczego o tym mówisz? I tam też była taka sytuacja z... Właśnie z tym filmem, że po co o tym mówisz? Dlaczego to pokazujesz? Ponieważ gość, który na przykład rano jechał windą do pracy, a dzień wcześniej po mszy bił żonę, a sąsiad to słyszał, ale sąsiad mu nic nie mówił w windzie. Po prostu milczał. Ten cały toksyk miał zostać za drzwiami polskiego domu i nie można było o tym mówić. I nagle ten facet o tym mówi, i nagle ten sąsiad patrzy na drugiego sąsiada i też słyszy ten krzyki. Także zostało coś ujawnione, nie? I to ujawnione wielu ludziom przeszkadzało w tamtych czasach. No i doszło do takiej typowej rozgrywki, takiej medialnej, że nawet ja pamiętam jakiś taki znany polski psycholog, który do tej pory jest ekspertem, gdzieś tam się wypowiada, to on był ekspertem i była taka debata była w studiu Telewizji Polskiej. Byli za i przeciw. Po jednej stronie siedzi ludzie, którzy byli za filmem, po drugiej, którzy byli przeciw. I było głosowanie live. No i były słupki, kto jest przeciw, kto jest za. No i tak było pół na pół, pamiętam. Wtedy było pół na pół. No i dużo się ciekawych rzeczy działo. Na przykład na festiwalu filmów dokumentalnych w Krakowie Marcel Łoziński cały festiwal chodził i robił wszystko, żeby film dostał nagrody. No bo powiedział, że to jest film, który po prostu, że ja jako reżyser zastrzeliłem z broni moją matkę. Urabiał jury międzynarodowe, bo ten film był w konkursie polskim, a w konkursie polskim akurat był niezauważony, no bo tam było dużo ludzi znajomych Łozińskiego i dość łatwo sobie poradził z jury polskim, natomiast jury zachodni miał problem, bo tam byli trochę ludzi z zachodu było i nie do końca, on chyba dobrze po angielsku nie mówi i też nie było do końca możliwe wszystkich przekonać. Ale przekonał, ale film dostał wyróżnienie. Nie udało mu się pozbawić go nagrody, film dostał wyróżnienie w konkursie międzynarodowym. Ale przewodniczący się odciął od werdyktu, bo powiedział, że się przed chwilą dowiedział, że to jest dokument, a myślał, że to jest fabuła. Że jeżeli to jest dokument, to jest niemoralne, nieetyczne i tak dalej, tak dalej. Także dochodziło do niesamowitych wydarzeń. I teraz trochę też się nie dziwię, że z punktu widzenia, myślę, że nawet jakbym dostał, powiedziałbym, no nie wiem, Oscara czy Złotą Palmę w Cannes, co sobie oczywiście życzę kiedyś, to i tak mówiliby, że ważniejszy jest ten film, ten debiut. Nie? Że ja mówię, co się jakby stało wokół tego filmu. Ja mówię o tej atmosferze, która wtedy się po prostu wydarzyła. I to jest jakby trochę rzecz, która jest poza wami, no bo poza wami jest, co wam mogę powiedzieć, ale to chyba dużo osób, to trzeba by zapytać tu w tych wszystkich tych
osób, które się pojawiły wcześniej na tych wykładach. Jak to się stało, że oni odnieśli sukces, ci ludzie na przykład? No bo ja rozumiem, że wracamy, że sukcesem jest to, że wy będziecie robili filmy i będziecie, będą was brać, będą dali pieniądze na kolejne filmy i to będzie dla was sukces. I teraz na przykład, co powiedziałaby Smoczyńska, Magnus von Horn, jak to się stało, że oni odnieśli sukces, że robią kolejne filmy? No to jest w ogóle ciekawe pytanie. No ja na to pytanie odpowiem tak, że w moim przypadku jest to czysty przypadek. To znaczy, niestety, co ja też mówię moim studentom w szkole filmowej, że czasem talent to jest za mało. Znaczy, szczególnie może teraz, jak jest tak dużo utrenowanych ludzi, że takich ludzi o naszych talentach podobnych jest bardzo wielu, a tylko nielicznym odniosą sukces. Bo jest pewien zbieg okoliczności, który następuje, że coś się stanie tego dnia i tym momencie i nagle... Ja na przykład kolegę miałem na roku, który robił najlepsze zdjęcia po prostu. Najlepsze zdjęcia robił. On się dostał na drugim miejscu do szkoły. Znaczy ja się dostałem na drugim miejscu, na pierwszym i miał najlepszą ocenę miał. I on nie robi filmów. Pracuje w jakiejś hurtowni w tej chwili. Szwękierem był w trzech moich fabułach i potem się wycofał, bo nawet mi było też przykro, że on jest operatorem kamery i pracuje dla mnie jako autora zdjęć. Niesamowity utalentowany talent, nieprawdopodobny facet. Miał taki talent operatorski, ale osobowości nie miał. Był tak zamknięty w sobie, był tak jakby niekomunikatywny z ludźmi. Do tego jakoś nie miał tego szczęścia, nie poznał jakichś ludzi i kompletnie facet się zmarnował jako talent. Nie? Po prostu nie miał predyspozycji do tego, żeby być autorem zdjęć, co też... A moi studenci się pytają, no dobrze, panie profesorze, ale to co tu zrobić na przykład? No nie wiem, no może szkoła powinna zatrudnić psychologa, tak jak na przykład brakuje psychologa w Krakowie, to moim ulubionym klubie. I Krakowie jest w stanie wygrać z Rakowem, a jest w stanie przegrać z ostatnią drużyną w tabeli. No to wynika z tego, że chyba nie ma psychologa. No. Może powinien być psycholog zatrudniony po prostu w naszej szkole, w szkołach filmowych powinien być psycholog, czy tutaj też. I kandydat na filmowca powinien korzystać z psychologa. No bo teraz jest to, o czym warto chciałem powiedzieć przy okazji tego filmu, że uprawianie tego zawodu, ten zawód jest niesłychanie też trudny psychicznie. Czyli wy nie tylko musicie mieć talent i pomysły, tylko potem musicie ten pomysł jeszcze sprzedać komuś. I potem jeszcze musi się dać radę go zrobić. No. Czasem reżyserzy są już tak zmęczeni są szukaniem pieniędzy na film i walką o film, że nie mają już siły zrobić tego filmu. No. Są wypaleni po prostu podczas robienia filmu. Nie wiem, czy tutaj jakby nie przechodzimy w jakąś fazę depresyjną przed zakończeniem, ale... Także może, jeżeli tak szeroko tutaj potraktowałem też ten temat, bo też droga do fabuły, no może jeszcze o tym powiem, a potem może jeszcze jakieś będą pytania różnego rodzaju z całego tego zakresu od psychologii, zawodu do tematów technicznych, co tam chcecie. Ale jeszcze powiem wam to, co jest ważnym elementem też tego wykładu, to jest ta droga. No ta droga jest dość drogą klasyczną. Znaczy jakby cała ogromna ilość wybitnych, bardzo znanych twórców filmowych z Polski, jest to na pewno Kieślowski, jest takim modelowym przykładem. To są ludzie, którzy zaczęli robić filmy dokumentalne i potem zaczęli robić fabularne filmy. Odpowiedź jest chyba dość prosta, dlaczego tak jest. I no, trudno mi się mierzyć z takimi nazwiskami, ale zasada podobna jest i na własnej skórze to widzę, dlaczego z dokumentu idzie to do fabuły. Dlatego, że pracując, i akurat udało mi się takie coś, że ja pracowałem jako autor zdjęć, jako operator i dziękuję Bogu teraz za to i naprawdę nie należy się wstydzić żadnej pracy, żadna praca nie hańbi. Również w telewizji, newsowej telewizji, w wiadomościach, takich, że trzeba dziurę w ziemi nakręcić. Ale rzeczywiście jako autor zdjęć, bo to jest mój główny zawód,
i w tym się czuję mocno i nawet jak reżyseruję, to robię to przez filtr autora zdjęć, bo najpierw zaczynam od obrazu, a dopiero potem idę do aktora, to chodzi o to, że przechodziło się tą drogę od zera, czyli tak naprawdę ja pracowałem w telewizji jako operator kamery na kablu, szkołą filmową. Robiłem newsy, pracowałem w wiadomościach takich regionalnych, jeszcze pracowałem na takich ciężkich, potężnych kamerach Betacam, takich żeliwnych. W zasadzie trenowałem jak piłkarz, dokładnie tak jak synek, że trenowaliśmy od C klasy, od jakiejś najgorszej klasy ligowej i pokonywałem kolejne jakby wtajemniczenia zawodu operatora w kolejnych ligach, a żeby wejść do jakiejś tam wyższej ligi. Ale co mi to dało? To mi to dało refleks, bo w jakiś sposób praca w filmie, nie tylko autora zdjęć, ale też reżysera, to jest refleks. To jest tak jak w sporcie, że po prostu jak ty widzisz tą piłkę, jak Lewandowski widzi piłkę, którą facet podaje piłkę, leci piłka w pole karne, a Lewandowski czuje już, że musi zrobić synchronizację ruchu paru kroków dalej, żeby strzelić bramkę. I na przykład jak ja teraz patrzę na te wszystkie hektogodziny, które spędziłem z kamerą, nawet w telewizji, jakieś teleturnieje, po prostu nie siedziałem na ławce rezerwowych, tylko cały czas grałem w tą piłę, cały czas trzymałem tą kamerę. Jak robiłem dokumenty, cały czas musiałem szybko reagować. Musiałem, nawet w dokumentalnym filmie operator, to w ogóle reżyser to jest daleko w tyle za operatorem, bo to operator wszystko pierwszy widzi. To operator pierwszy wychwytuje sytuację. Czasem reżyser nawet nie ma czasu mu nic powiedzieć. Po prostu nie zdąży. I teraz, jeżeli się cały czas trenuje, cały czas się obserwuje świat, jak wy się zachowacie, co ten facet powie, a teraz na przykład, czy ty podniesiesz głowę, czy nie, na przykład, bo ja przewiduję sobie, nie? Nie, ale to spokojnie, o, podniósł. Że, ale obserwuję ludzi, wiesz, trenuję, na przykład ja siedzę w kawiarni, czasami na kogoś czekam, to mam już to we krwi, że ja obserwuję na przykład ludzi i przewiduję, co oni mogą, ja się bawię na przykład, co ten gość może zrobić, albo na kogo czeka. Cały czas mam jakiś trening taki mentalny, w sensie obserwacji ludzi, tego świata. I tak samo z kamerą. Też, przecież operowanie kamerą to jest normalnie jak sport wyczynowy. To jest po prostu, czy zdążysz, czy przeszwękujesz, czy przeostrzysz na przykład, czy trafisz w gościa, czy fajnie skadrujesz. Cały czas jest jakieś tempo, to jest normalnie wielki mecz sportowy. I teraz, jeżeli to ciągle w tym się jest i ciągle się trenuje tę aparaturę całą swoją poznawczą, czyli głowę i rękę i oko, to potem, jak się wchodzi do fabuły, na przykład ja teraz zacząłem robić fabułę jako, powiedzmy, autor zdjęć, nie? Że jako reżyser czuję spory stres, rzeczywiście, to prawda. Ale jak robię komuś coraz mniej, bo jak się reżyseruje, to potem nie za bardzo chcą brać koledzy do zdjęć. Ale na przykład, jak teraz coś jednak czasem zrobię jako autor zdjęć, to właśnie przez to, nie tyle przez talent, ale przez wyrobienie tych iluś tam godzin pracy sportowej, czysto nawet takiej fizycznej, mentalnej, czuję duży komfort psychiczny taki, że ja na przykład się nie stresuję specjalnie, ustawiam światło, czy jestem za kamerą, to już na tyle jestem jakby doświadczony i wyrobiony i to doświadczenie z tego dokumentu, gdzie tyle było stresu, tyle było przypadku, tyle było, trzeba było reagować szybko na coś, to się potem bardzo dobrze przekłada na pracę w filmie fabularnym. I to jest czysto techniczna sprawa. Dlaczego dużo twórców przechodzi z dokumentu do fabuły, jako naturalny proces? Znaczy bardziej tutaj oczywiście trochę chwalę fabułę jako coś, nie wiem czy można, bo też nie chciałbym moim kolegom, co zostali w dokumencie, sam jestem dokumentalistą, czy może już teraz mniej robię dokumentów, ale jakby żeby nie chciałbym też dyskryminować dokumentalistów, że oni są gorsi od fabularzystów, bo to też jest przecież dokument, mi na przykład brakuje dokumentu w tej chwili, że chciałbym właśnie poczuć w końcu znów jakieś prawdziwe emocje, a nie tylko, że sztucznego coś robimy, coś udajemy życie, tylko prawdziwe życie poczuć. To, że nie chcę kategoryzować, ale wiadomo, że pod względem elitaryzmu, takiego pracy elitarnej, no to zostanie reżyserem filmu fabularnego jest bardziej prestiżowe niż reżyserów filmu dokumentalnego. Chodzi o rozgłos światowy, chodzi o festiwale i tak dalej, rozpoznawalność, wiadomo. I też budżet, nie? Że te budżety są wiele razy wyższe w filmie fabularnym niż w filmie dokumentalnym. Ale jest jakiś taki proces, tak? I teraz, i to jest tylko kwestia
normalnej drogi zawodowej rozwoju, że ktoś, ale to jest tylko techniczna według mnie sprawa. Natomiast druga rzecz to jest czysto jakaś taka mentalna w głowie. I o tym mi powiedziano, w zasadzie rozmawiałem na temat tego przejścia z dokumentu do fabuły, to sporo rozmawiałem z Pawłem Pawlikowskim. Bo nie wiem, czy wiecie, ale może wiecie, ale Pawlikowski jest autorem wybitnych dokumentów, które zrobił dla BBC wcześniej i zrobił bardzo dużo tych dokumentów. Zanim zrobił Zimną wojnę i Idę i zanim zrobił Lato miłości. Lato miłości właśnie jest filmem dokumentalnym. To jest film, który dostał BAFTę, brytyjską nagrodę filmową. I on jest właśnie, tam czuć rękę dokumentalista. Natomiast Paweł przez to, że jest tak dojrzałym twórcą, już bardzo dojrzałym człowiekiem i artystą, potrafił zrobić, ale każdy z nas twórców ma takie coś w sobie, że my chcemy w pewnym momencie szukamy formy i też odchodzimy trochę od chropowatości. Ja tak samo nigdy już nie zrobiłbym takiego filmu, jak powiedziałem syna, że teraz nie potrafię już takiego filmu zrobić. Ja po prostu już chcę robić formę. Ja chcę robić film, który jest zaświecony, wystudiowany. Że ja jakby trochę już nie czuję tego, co robiłem wtedy. I Paweł też tak zrobił. No Paweł po prostu z chropowatej formy filmu dokumentalnego, to robił z Dziworskim na przykład, czy z Witem Dąbalem, zrobił Lato miłości, które było z Lęczewskim, zrobił to na 16 z ręki, dużo zdjęć z ręki tam jest. I ten film przypomina trochę dokument. Ale potem robi kolejne filmy, Kobieta z piątej dzielnicy, ale no, potem robi Idę właśnie i Zimną wojnę. I to są kompletnie estetyczne, wystudowane filmy. Po prostu on zmienia całkowicie jakby formę. I staje się mistrzem statycznych kadrów, formalnego kina. Ale podejrzewam, że Paweł przez doświadczenie, które zdobył w dokumencie, nabył rodzaj wrażliwości, uważności na aktora, na prawdę, czy aktor fałszuje, czy nie. Patrząc na przykład na normalnych ludzi, ja też jak pracuję z aktorami i pracując z bohaterem dokumentalnym, to bardzo często mam to właśnie, że słucham i mówię, nie wierzę ci w ten moment. Oczywiście aktor nie może tego usłyszeć, ja mu nie wierzę, tylko muszę do niego podejść i powiedzieć mu coś, żeby on zrobił to tak, żebym ja w to uwierzył, nie? Ale po prostu ta uważność przez dokument daje mi jakby też słuchanie fabuły, że jednak fabuła jest udawaniem życia. I ten świat dokumentalny jest na tyle dla mnie jakimś modelem, który potem w fabule powinien zastosować i po prostu też powinien udawać życie. Także to jest na pewno też ten transfer jakby z... I jeszcze jedna rzecz, najciekawsza chyba, kontrowersyjna bardzo i ten film jest przykładem też tej kontrowersji etyczno-moralnej, znaczy po prostu jest pytanie, bo ciągle te pytania padały, czy ten zabił tą matkę, czy zastrzelił, czy miał prawo to zrobić, to skurwysyn jest na przykład, czy w porządku gość, czy przegiął, czy nie, czy skrzywdził tych bohaterów, czy tą matkę zmasakrował, czy ona teraz nie będzie się mogła na ulicy wiesz, pojawić, bo ją wszyscy będą opluwać, czy raczej będą jej gratulować, że ma takiego syna, lub nie będą gratulować i tak dalej, ale że będą na żywym organizmie, będą efekty pracy na żywym organizmie, prawdziwym człowieku, że komuś można zniszczyć życie na przykład, nie takim filmem. I to są największe problemy dokumentu. I tak się właśnie stało z Kieślowskim. Zresztą jak się ktoś głębiej w jego biografię, to on o tym pisze, że Kieślowski pewnego dnia powiedział, że on już nie jest w stanie robić dokumentów, bo za dużo to wszystko kosztuje i jego, szczególnie jego, że się czuje niemoralny, nieetyczny. Ma już dość. On zrobił taki film z punktu widzenia tego portiera, gdzie wyśmiał takiego perlowskiego portiera, który w zasadzie jest symbolem PRL-u. To trochę jak taki woźny w szkole, że najważniejszy jest woźny, ważniejszy od dyrektora. Że to miało trochę inny wymiar, bo to miało wymiar państwa komunistycznego, reżimowego państwa. I on go wyśmiał, tego człowieka. I te człowieka się potem wszyscy śmiali. On to zauważył i Kieślowski uważał, że zrobił coś skurwysyńskiego po prostu. I on między innymi to był jeden z powodów, że Kieślowski wycofał się po prostu z filmu dokumentalnego i przeniósł się do filmu fabularnego, gdzie
na wiele tam sobie można było pozwolić. Także jest ten element etyczno-moralny, że w dokumencie ten problem jest, nie? Że trzeba zastanowić się nad tym, jak się robi taki film, czy co się stanie potem z bohaterem. Czy my jesteśmy w porządku do tego człowieka? Bo czasami jest tak, na przykład ja, pracując w dokumencie, to miałem tak, że zawsze starałem się być szczery w stosunku do tego człowieka. I pokazywałem mu ten film i pytałem się go, czy okej, czy ten. Ale czasem jest tak, że ten człowiek może powiedzieć okej, bo mu się tak wydaje, że jest okej. A jak ten film nabierze własnego życia już potem w emisji czy w pokazywaniu, to nagle ludzie zaczną tego gościa jednak kasować. I zniszczą go. To wcale nie jest tak, że ci bohater ci powie, że jest okej. Wcale może nie być, że jest okej. No, jemu się wydaje, że jest okej. Poza tym ja też jestem coraz bardziej zmęczony. Chciałem taki film dokumentalny zrobić, taki trochę, ja nie mówię, że ostatni, ale trochę jakby o tym, jakim trzeba być manipulatorem i też cwaniakiem, żeby robić dokumentalne kino. Nie? Bo ja przecież, żeby często tych ludzi urobić, bo musiałem ich urobić do różnych rzeczy. Na przykład musiałem się spotkać, w cudzysłowie, z dziewczyną, która mi się nie podoba, żeby się z nią przespać. Czyli po prostu musiałem uwieść tą osobę. Musiałem udawać, że ona jest dla mnie super ważna. Przed tą osobą robiłem różne rzeczy, otwierałem się przed nią. Mówiłem o moich problemach życiowych. Robiłem to wszystko po to, żeby ją złamać, żeby ona pękła, żeby ona się otworzyła przede mną. Stosowałem, i to moi koledzy robią to samo na całym świecie, stosowaliśmy masę trików, jak na policji prawie, jak oficer Wydziału Zabójstw, który musi rozpluć przestępcę, który ma się przyznać. Ktoś musi się podpisać, że zabił. I robi się różne sposoby. Oczywiście no, my nie bijemy, ale oni też czasami nie biją. Oni czasami tylko rozmawiają. Używają różnych argumentów, żeby gość się otworzył. I to, jak ktoś wam mówi, jakiś dokumentalista, że my tu tylko z daleka obserwujemy, jesteśmy etyczni, to jest kompletna ściema. To jest kłamstwo. Po prostu urabiają tych bohaterów, bo oni się muszą przed nimi otworzyć. To wy myślicie, że jak robicie jakiś film, na przykład jest film o jakimś Alfonsie, który sprzedaje koks, to, że on tak tylko po prostu, on tak ten wszedł do niego i ten mu to wszystko po prostu pokazał. To jest ciężka praca nad gościem. I idzie się na całość. Po prostu czasami się gra z tym gościem. Najważniejszy jest cel. Musisz się otworzyć, musisz mieć materiał, musisz to zrobić. I potem się pojawiają właśnie koszty tego. Na przykład ja też już tego mam trochę dość, nie? Tych kosztów. Że ja muszę być trochę prostytutką emocjonalną. Ja muszę tych ludzi po prostu kupić. A potem muszę ich podrzucić, zostawić na lodzie. A to nawet trzeba ich zostawić na lodzie, bo oni się pytają czasami ludzie, a czy ty potem do tych ludzi swoich, tych bohaterów wracasz, czy potem się z nimi spotkałeś? No w większości nie, bo zamyka się projekt i się czyścisz. To trochę jak takie są te związki, jakoś singla czy coś, że tam pojechała na wakacje dziewczyna, a potem ona do niego dzwoni, a on już nie odbiera, no bo był na projekcie pod tyłem wakacje, no, a teraz już jest projekt życie, nie? W korpo. Już jest inny projekt. Tamten projekt się skończył. I tak samo ja skończyłem projekt ten i ja nie będę teraz z facetem po prostu mieszkał albo się z nim spotykał codziennie, bo ja tylko robiłem, ja go lubiłem i bajerowałem go, jak robiłem o nim film. A teraz już po co mi to? Teraz mam inny projekt. A nawet dla tych gości to też jest niedobre, bo często ci bohaterowie dokumentalni, to oni na przykład czują, że oni się poczuli super po takim filmie, poczuli, że są gwiazdami, że to po prostu to jest kino. No. To kino ich jakby oczarowało i oni dalej chcą w tym być. I proszą cię, stary, róbmy dalej film, może drugi zróbmy. Stary, no to jest było tak fajne, wiesz, to... Ja chcę dalej w tym być. Zróbmy jakąś kolejną część, wiesz. Zróbmy kolejny film. I nawet czasami trzeba specjalnie to przerwać, no bo jak na przykład po takim fajnym filmie gość rok z sobą spędził jakiś fajny film i teraz to wszystko się kończy. I on wraca do pracy, normalnego życia,
nie ma tej kamery, nie ma tej ekipy, nie ma tych festiwali, tego wszystkiego nie ma. I ten gość musi wrócić, ten swój bohater, do normalnego życia. To może to jest rzeczywiście taki trochę dobry finał od dokumentu do fabuły, no bo najbardziej mroczny, ale też najbardziej prawdziwy, taki bolesny, bo bolesny i dla, może nie tyle bohatera, ale dla twórcy samego, nie? Że dla mnie transfer do fabuły jest w dużym stopniu pochodną, że ja już troszeczkę, jeżeli się robi takie też mocniejsze kino, gdzie musisz trochę od człowieka bebechu wyciągnąć z niego, zaczyna już to trochę boleć, w sensie, no ma się już tego w pewnym stopniu dość i szuka się bohatera fabularnego, wykreowanego. Jeszcze z punktu widzenia też to ostatnio z taką koleżanką moją rozmawiałem, też reżyserką dokumentalną, i ona mówi, że zazdrości mi, bo jestem operatorem, ona musi mieć operatora, no bo jest reżyserką, dokumentalistką. I że ty wszyscy pierwszy wszystko widzisz i możesz pierwszy wykreować. I ona mówi, też już mnie to denerwuje, że mam jakiś fajny temat, ale wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia i tam tak, białe ściany, wyżygane światło miękkie, kompletne dno. Po prostu nic, wizualnie szajs. Nic, no nie ma po prostu nawet fajnego kadru, nie ma jak ustawić, po prostu białe ściany, chamskie światło miękkie, nic nie ma, nic tam nie ma w tej przestrzeni. Jest fajny bohater i fajne emocje. I nagle no, po prostu szlak cię trafia, że nic tam nie możesz z tym zrobić. A fabule? Wchodzimy do wnętrza i mówię do scenografki. Tapeta ta, meble takie. Świetlik chcę mieć. Dywan taki. Filtry, folie, wszystko. Słuchaj, świecimy, przychodzą goście. Ja pierdolę, jakie światło, jakie wnętrze. Ja mówię, no dobre jest, ale ja docisnąłem każdy detal. Każdy rekwizyt jest mój. Nie ma białej ściany, po prostu jest taka tapeta, jak chciałem. Taka podłoga, jak chciałem. Okno jest tam, gdzie chciałem. Światło jest takie, jak chciałem. I powiem wam, że jak się potem takie coś zrobi, tak teraz wracam do dokumentu i nagle wchodzę do jakiegoś takiego wnętrza tu i mówię, no dobra, no fajna scena, ale nic wizualnego tu nie ma. To od razu mam podcięte skrzydła i nawet mi się pracować nie chce. Dobra, słuchajcie, to może jakieś pytanie ktoś ma, bo też nie chcę was tutaj... Trochę to eksploatujące jest. Wydaje mi się, że tutaj może wykorzystajmy to rzeczywiście, że jakby ktoś chciał... Pytania mogą być od sasa do lasa. Mogą być również pytania na temat doświadczenia zawodowego na różnych etapach pracy. Szczególnie na początku drogi zawodowej właśnie, to też może to jest fajny moment, bo ten wykład trochę też o tym jest. To jest trochę jakby o początku drogi zawodowej, no bo tego ten film pokazałem i dlatego też mówię o tym samym początku twórczości mojej. A czy o najnowszej fabule pan coś może powiedzieć? O Krzeptowskim i ten... Czy to jeszcze za wcześnie, no bo filmu jeszcze nie ma na ekranach, prawda? Ale czy można coś... Jakie pytanie takie bardziej konkretne? No, jaka była... Bo to trudne relacje, trudny temat. Jak się to kręci... Jak górale się odnieśli do faktu, że taki film się jest kręcony? No i jaka jest wymowa? Okay, jeżeli to można. Dobrze, to tutaj no muszę, bo tutaj nie wszyscy może wiedzą, to jest też tłumaczone. To jest taki film fabularny, który... że takiego dość mrocznego okresu w historii Polski, to znaczy górale podhalańscy mieszkający pod Tatrami Wysokimi, takimi polskimi Alpami, dostali informację w 1939 roku od Niemców, że mają jednak germańskie pochodzenie, są Niemcami, Germanami i weszli w to. Po prostu jakby kupili ten koncept niemiecki, że mają niemieckie pochodzenie. I z punktu widzenia Polski, która była wcześniej, 20-lecia międzywojennego, 20 lat Polski, oni byli polskimi obywatelami jednak, a potem po 1945 roku znów byli polskimi obywatelami, jest to uznawane za narodową zdradę. Największą w historii Polski, bo podpisało 40 tysięcy ludzi prawie tą listę zdrady. Chociaż oni nie podpisali, że są Niemcami, tylko podpisali, że są góralami. Czyli jest to trochę jak Donbas i Putin. Czyli Putin... nie chce od tych ludzi deklaracji, że są Rosjanami. Oni są autonomią.
o pochodzeniu rosyjskim. Tylko tyle. I wielu nie może tych góralom tego wybaczyć, że zdradzili, ale generalnie jest podobna sytuacja jak to z moją matką, że większość tuszuje tą sprawę. Dlaczego? No bo góral dla Polaka jest mitem narodowym. Jest to główny symbol Polski. W zasadzie mógłby zamienić. Moglibyśmy orła w koronie zamienić na górala. Spokojnie, bo mógłby być herbem polskim. I to jest tak duży fetysz, jako kostium, taniec, kultura i tak dalej, że spokojnie mógłby być symbolem, no jest symbolem Polski. I to jest też trochę obciach. Znaczy jakby niespecjalnie chcemy o tym szerzej mówić, że ci ludzie zdradzili. Po prostu to jest niekomfortowe, że ten fetysz, ten główny symbol nagle chciał być Niemcem. Dlatego w 1945 roku władza ludowa przyjechała tam i powiedziała: dajcie nam tylko jednego człowieka, tego przywódcę, a wy wszyscy czyści. Dajcie spokój. Trzeba wrócić do roboty. Znów tu przyjdzie turysta nowy, tylko będzie nowy turysta. Nie będzie już pana tego przedwojennego, tylko będzie teraz chłoporobotnik. Będą domy wczasowe, przyjedziemy tu chłopów robotników, przywieziemy do Zakopanego. I musicie teraz z sportem dla nich tańczyć, śpiewać, występować. Także dajmy sobie spokój z tą zdradą. Nie było jej. Zdradził przywódca, wyście byli wplątani. Koniec. I w zasadzie tym ludziom nikt ich nie rozliczył. I zaraz do pana pytanie. No właśnie dlatego problemy oczywiście mieliśmy duże. Problemy były dużego kalibru. Na początku filmu Związek Podhalan, który jest taką organizacją niby oficjalną, chociaż jest dość organizacją, można powiedzieć, skompromitowaną, bo oni nie są tak... To nie jest to, że Związek Podhalan reprezentuje wszystkich Podhalan, ale powiedzmy politycznie i jako instytucja powiedzmy tak. I oni powiedzieli, że ten film nie powinien powstać, bo nie powinno się w ogóle o tym mówić, powinno to być... No po co o tym mówić? Po co ten temat poruszać? No i była pewna groźba, że film nie powstanie, no bo oni pisali do Ministerstwa Kultury pisma, prośby, byli u prezydenta Dudy również z prośbą, żeby film zablokować. I tutaj jednak muszę to powiedzieć, chociaż może w moich ustach to będzie niewiarygodne i też wolelibyście usłyszeć coś zupełnie innego, ale minister Gliński poparł nas. Powiedział, że ten film powinien powstać. Znaczy jakby nie... Duda, prezydent, tylko powiedział, że jest antypolski film, ale nic z tym nie zrobił. Nic. Tylko powiedział. Także nic się nie stało. Zrobiliśmy ten film. Nawet byłem zszokowany, pan się pyta tutaj, bo oczywiście no mamy mocne sceny. No nie chcę tutaj mówić, raczej w sensie mocne tematycznie, czy one wyszły dobrze, to sami ocenicie, ale tematycznie mamy na przykład sceny takie, że mamy, że gubernator Hans Frank, u nas to jest gubernator, bo to nie jest film historyczny, że jest jeden do jednego, ale że przyjeżdża gubernator do pod Tatry, Niemiec, nazista, i górale dla niego tańczą, śpiewają dzieci, zresztą podobną piosenkę jak papieżowi. Zresztą oni zawsze te piosenki śpiewają kolejnym tam przyjezdnym, ważnym. Śpiewają te piosenki i dostają w podarunku złotą ciupagę. Dostaje gubernator od nich. No i tam jest ten hołd, jakby, że oni dziękują, że zostali wyzwoleni z polskiej okupacji. No mocna scena bardzo, tak. No, taka, no, myślę, że będą iskry szły z powodu tej sceny. No i tam tych scen jest jeszcze kilka takich, tak, ale ja się spodziewałem, że jednak parę krzykaczy przyjdzie, nie? Że ktoś tam coś zaprotestuje, coś powie. Nic, kompletna cisza. Po prostu nikt nie przyszedł. Także wie pan, no, co panu powiem, że jeżeli chodzi o oficjalny stosunek władzy do filmu, udało się. Nic się nie stało, chociaż nikt tam nie dawał szans. Wiedzieli, że ja nie dostanę pieniędzy na ten temat. Zrobiliśmy.
Myśleliśmy, że będą afery goniły afery, będą się tam kładli pod, będą krzyczeć, podpalać scenografię. Nikt nie przyszedł. Nikt. Absolutnie nikt nie przyszedł. Teraz mamy taką cichą, niepisaną umowę, żeby nie nagłaśniać specjalnie filmu. Oczywiście to jest wszystko, to jest tak trochę jak że no, woda się zbiera i tak ta ma pęknie. Prędzej czy później. Ta ma pęknie. Tylko, że wszyscy chcą, żeby pękła jak najpóźniej. Pęknie w granicach jesieni. Nie wiadomo, co będzie na jesieni. Może będzie inna rzeczywistość. Tak, tak. Planujemy. Kto wie, co jest na jesieni, no to nie będę tutaj mówić. Może być inna rzeczywistość. Także na razie, to mi się zresztą podoba, że nikt tam nie przeszkadza z obecnej władzy, co cenię i co już nawet z szacunkiem się odnoszę do nich. Bo gdyby chcieli, to przecież byśmy filmu nie zrobili. A zrobiliśmy ten film, tylko poprosili nas i my sami sobie poprosiliśmy, że specjalnie o tym nic nie mówimy. I czekamy na dzień premiery. Tak to można by powiedzieć. Ja mam pytanie w kontekście przejścia od dokumentu. No bo jakby te wszystkie plusy robienia jakby doświadczenia, doświadczenia z filmu dokumentalnego do potem fabularnego, że jakby wiele jest wygodnych, no ale czy czasem nie jest tak, że na przykład niektóre rzeczy w dokumentalnym jakby, że to czerpanie z tego świata obserwowanego, czy to nie jest czasem, że to nie jest zamęczące, że trzeba tutaj jakby wszystko wymyślać? Czy czasem są takie refleksje przy pracy nad fabularnym? Znaczy, że fabule jest męczące to, że trzeba wszystko wymyślić, tak? No nie, nie, to jest tak, że ja wszystkie rzeczy, które robię fabularnie, znaczy jako powiedzmy, no teraz drugi film zrobiłem, ale powiedzmy, że jak będę coś robił dalej w przyszłości i nawet jak teraz szukam nowych pomysłów, to wszystko jest w backgroundzie dokumentalnym, wszystko jest w poszukiwaniu, no ale to jest normalne, że jednak to życie przynosi nam najwięcej materiału do scenariusza. I rzeczywiście ja wręcz uwielbiam szperać, zresztą polubiłem takie kino kostiumowe, nie? Że jakoś na razie nie czuję się dobrze w współczesności, znaczy w współczesnym temacie. Ale to wynika też z wizualnej strony, że ja lubię po prostu opowiadać o czymś, że jednak ten detal vintage, ten taki przeszłości, kostium, scenografia jest na tyle wizualny, operatorsko ciekawy, że to już mi daje bardzo dużo takiej satysfakcji. Ale z kolei bardzo dużo szperam w materiałach takich dokumentalnych, prawdziwych. I w zasadzie, jak tu z Maciejewskim zresztą, bo to on jest autorem tego scenariusza Białej Odwagi, Łukasz, który był przed chwilą, tutaj wywiad prowadził, większość tego filmu Biała Odwaga jest wbudowany właśnie na autentycznych wydarzeniach. Tylko, że komfort właśnie fabuły jest taki, że ja sobie wszystko mogę pozmieniać. To znaczy, Hołd był na Wawelu, a myśmy go zrobili pod Giewontem, bo to nawet ciekawsze było. Że możemy modelować, no możesz sobie modelować po prostu co chcesz, a w dokumencie tego nie zrobisz. No, nie da się nagle, że Plac Tiananmen jest gdzieś tam, nie, po prostu w Warszawie. Nie da się tego zrobić. A tutaj możemy, to mi się podoba w fabule, że ja zaczynam pracę od dokumentu i biorę co chcę z dokumentu mocnego, a potem to kreuje fabularnie. I dlatego też unikam takiego kina jeden do jednego, że jest kino historyczne, że to po prostu jest to kino, że musi być ten facet, który tam przyjechał tego dnia. Po prostu budujemy taką dość baladową, można powiedzieć, czy powiedzmy nieopisaną do końca. Dlatego na przykład u nas nikt nie ma Krzeptowskiego. Jest Andrzej Zawadkościelec po prostu. Nie ma gubernatora, jest gubernator. Są wymyślone postacie, chociaż bazują na pewnych autentycznych osobach. Ale są miksem. Czasami Wolfgang von Krawitz, taki antropolog nazistowski, jest mieszanką prawdziwego antropologa, który badał górali, który nazywa się Anton Pligel, taki wiedeński antropolog nazistowski, który badał tych górali
bo jego zadanie było udowodnienie, bo już Niemcy powiedzieli tak, dobrze, oni będą w naszym klubie nazistowskim rasy panów, ale masz sprawdzić, czy rzeczywiście są nordykami. Czyli ten gość dostał dość niesamowite, piekielne zadanie, bo on musiał, on zrobił jedno z największych badań w historii polskiej antropologii i etnografii. Na UJ-cie są te badania, przywiezione ze Stanów, bo Amerykanie je znaleźli, jak Niemcy uciekali, to jakąś tam ciężarówkę złapali, która to wywoziła. I ten gość dokonał potężnych badań antropologicznych dzieci, starców, kobiet i sprawdzał rysy antropologiczne, bo miał udowodnić rzeczywiście to, że oni są germańskiego pochodzenia. I Kuba Gierszał, który gra tą postać, takiego boskiego nazistę, ale badacza, naukowca, to on jest kompilacją Antona Pligla, właśnie tego antropologa nazistowskiego, ale jest też przez to, że się jest takim też wybitnym wspinaczem niemieckim, jest również kompilacją trzech wspinaczy niemieckich, którzy zdobyli Eiger, północną ścianę Eigeru w 30 latach. I na to sobie mogę pozwolić. Po prostu zlepiłem sobie bałwana z różnych gości. I to mi się podoba, raczej jakby tak trochę wykorzystuję ten mój, moją przeszłość dokumentalną, że właśnie mogę takie rzeczy robić. No bo ja też jakby, no jak ja sobie myślę o przyszłości fabularne, to gdzieś jakby, że jeżeli kiedykolwiek to się wydarzy, to po drodze najpierw dokument, czyli wydaje się, że dokument jest drogą ewolucji i naturalnym jakimś etapem do robienia fabularnych, bo też czerpanie jakby z takich, świata rzeczy, z tego jak ja myślę nawet o świecie wymyślanym, to jest jakby dla mnie takim no, najcenniejszym źródłem informacji. Myślę, że też trzeba do dokumentu wracać, bo na przykład ja jakiś czas temu nie zrobiłem dokumentu i teraz mam taki ogromny, taki niedosyt, że czuję teraz po tej fabule, że właśnie teraz chciałem zrobić dokument, bo czuję, że nie robiąc dokumentu wypadnę z gry. Że właśnie to jest jakby taki trochę wampir, że ja też potrzebuję krwi tej dokumentalnej, żeby żyć dalej w fabule. To nie może być, to jest trudno. Ja wiem, że jest ten element tej moralny, że ja tych gości muszę urabiać. No ale to jest to po prostu tak trochę jak oficer Wydziału Zabójstw, no, że po prostu no musisz gościa, wiesz, no to musisz to zrobić, to jest twoja praca. No. A trzeba to zrobić jak najbardziej kulturalnie, jak najbardziej boleśnie, żeby jak najmniej bolało. Żeby nie bolało. No ale to w życiu też czasami komuś mówisz, że go nie kochasz na przykład, albo że go zostawiasz, albo że coś zmieniasz, no to też to boli. To życie też boli, to nie tylko to. Ja mam takie podwójne pytanie, ale powiązane tematycznie, bo no jak rozumiem jest pan po wykształceniu operatorskim w Łodzi pewnie i z czasem zaczął pan reżyserować też filmy i trochę jak wyglądały te początki pana jako reżysera w kontekście, gdzie nagle musiał pan przyjąć inne obowiązki, inną trochę pracę i też jak się zmienia taki trochę workflow i struktura na planie w ekipie, kiedy właśnie DOP, autor zdjęć i reżyser to ta sama osoba w stosunku do takiego klasycznego. Tak, no czyli to, żeby tutaj też przyznać, no to tak, ja skończyłem rzeczywiście operatorstwo w Katowicach, a w Łodzi zrobiłem habilitację. Ale to, czyli można powiedzieć, że i tu, i tam, żeby był kompromis. Natomiast jeżeli chodzi o to, co pan pyta, to dla mnie takie środowisko pracy reżopa tak zwanego, bo to się tak nazywa w naszej branży slangowo reżop. Reżop to jest taki człowiek, który w ogóle to się wpisuje nawet w taką narrację, o której też trochę też mówi tutaj często na Filmstream Open Sławek, jakieś takie małe ekipy filmowe, że to nie jest jakoś, rozrasta się wszystko. No jest cała zgraja oczywiście reżyserów, autorytetów takich zachodnich, głównie z rynku amerykańskiego, że w Polsce jednak, dlaczego jest pytanie, czy pan może wie, jakbym zadał pan takie pytanie, czy pan zdaje sobie sprawę, dlaczego polski operator filmowy ma taką wysoką pozycję, ale tylko w Polsce? Jak pan myśli? Zresztą, że nie jesteśmy w szkole, ale to jest takie pytanie trochę, czy pan pewnie wie o tym, że my operatorzy polscy mamy super pozycję w Polsce?
i ona się trochę zmienia na świecie. Znaczy jakby no, Sławek jest takim przykładem, nie wiem, czy wam to mówił, ale może wam to powiedzieć w każdej chwili, pewnie gdzieś tam przy kawie. Dlaczego Sławek Idziak po Helikopter w ogniu i Harry Potter przestał robić kino hollywoodzkie, jak myślicie? No bo się źle czuł jako autor, po prostu czuł się wykorzystywany, jako, on się trochę czuł jako technik, nie? Że Ridley Scott mówił mu, no dobrze, ale będzie tak, tak i tak, koniec. A Sławek jednak tutaj się czuł świetnie w Polsce, nie? Jak robił z Sieślowskim, to miał kupę do powiedzenia. I właśnie na tym też polegał nasza szkoła polska operatorska filmowa, jest taka, że reżyserzy są kształceni od zawsze trochę w takim rysie fachowców od literatury, czyli czują scenariusz i pracę z aktorem. A polski operator ciągnął najczęściej wizual. I myśmy kształceni szeroko, na przykład w naszej szkole czy w Łodzi, studenci, na przykład ja mam przedmiot praca z aktorem. Mam taki przedmiot dla studentów operatorstwa trzeciego roku. No gdzie w Hollywood, w UCLA albo na przykład, nie wiem, gdzieś tam w Columbia University czy w American Film Institute na przykład jest przedmiot praca z aktorem. Nie ma takiego przedmiotu. Po prostu goście nie mają takiego przedmiotu. Mamy scenopisarstwo. Mamy reżyserię filmową. Historia kształcenia polskich operatorów filmowych jest taka, że są szeroko kształceni ludzie, bardzo szeroko patrzący na świat, którzy są partnerami od samego początku i są również artystami pokroju trochę scenarzyści, trochę reżyserzy. I na przykład dlatego ja większość filmów, które zrobiłem fabularnych moich, na przykład jak robiłem Rewers z debiutantem wtedy, z Borysem Lankoszem, to nie mogę tego uznać za wadę. To nie było tak, że Lankosz, powiedzmy, on po prostu naturalnie do mnie przyszedł i powiedział tak, ty to wszystko super czujesz, to proponuj mi tam rozwiązanie kadrowe, a ja sobie pracuję z aktorem i tutaj kontroluję scenariusz. I on mi pokazał próbę, ja mówiłem. I myśmy to od razu mamy to we krwi, nie? Że patrzymy na tych aktorów i sugerujemy reżyserowi ruch kamery, ustawienie kątów. W kinie hollywoodzkim w ogóle nie ma takiej możliwości. Po prostu tam przychodzi właśnie taki hiperwizualny reżyser jak Ridley Scott. Takim przykładem polskiego reżysera jest Roman Polański. Zresztą Paweł Edelman wielokrotnie mi opowiadał o tym, że mówi fajny gość. Znaczy Edelmana klasę sobą taką, że on, Paweł nie ma takiej zaborczości bycia twórcą pełną gębą, że on chce zawładnąć po prostu, że on chce czuć się super artystą. Po prostu Paweł rozumie to i Paweł się dobrze czuje w tym funkcji swojej. I Paweł też dostał, mówi, wiesz, dał mi przynajmniej światło. Natomiast jeżeli chodzi o kadry, nie miał nic do powiedzenia. Podobnym gościem jest Paweł Pawlikowski. Paweł Pawlikowski jest skrajnym przypadkiem gościa, którego po prostu robienie z nim filmu, to musiałbym się po prostu odstrzelić. No, to w ogóle to jest gość, który decyduje o każdym milimetrze kadru swojego. O ustawieniu lampy. Wszystko decyduje Paweł. Czyli to jest jakby inny trochę model, to jest model zachodniej pracy. I teraz ja naturalnie zacząłem ten zawód właśnie od dokumentu do fabuły, że co prawda pracowałem z reżyserami jako autor zdjęć, ale ciągle robiłem dokumenty sam jako autor zdjęć swoich własnych dokumentów. I to mi się przekładało, bo ja byłem szybszy. Dlatego moi koledzy dokumentaliści zazdrościli mi tego, że ja jestem operatorem, bo oni musi mieć operatora. A wiadomo, że jak jest jakiś facet pośrednik jeszcze w dokumencie, to traci się czas. Nie? I jeżeli chodzi o fabułę, no to też u mnie naturalną sytuacją teraz się stało coś takiego. To jest oczywiście, to jest ryzyko jakieś tam. Ale robiąc drugi film, większy film, bo powiedzmy pierwszy film zrobiliśmy za 6 milionów, drugi za 18, czyli po prostu można powiedzieć, że film jest droższy i jest większy, no bo jest większy, ale dalej postanowiłem być również autorem zdjęć do tego filmu i nie miałem takiej sytuacji, komfortowo się czułem po tych zdjęciach. Jaki będzie efekt, ocenicie, czy to się udało, czy to jest dobre, czy nie, ale ważne, ja się na planie, nie czułem się na planie wybruty psychicznie, nie czułem się na planie, że coś mi ucieka, nie czułem się na planie, że nie kontroluję sytuacji. Czułem się doskonale. Pogadałem tylko sam sobą. Często moja producentka mówiła, Szymańska, która dzisiaj miała tutaj wykład, że teraz do kampera idzie reżyser,
z operatorem, żeby się naradzić. I rzeczywiście siadałem sobie sam z sobą, ale miałem taki komfort, bo miałem tak, bo ja przez to, że skończyłem operatorstwo i jestem wykształconym operatorem filmowym i zostałem reżyserem samoukiem, to ja zaczynam pracę w filmie od obrazów. Ale to tak powinno być, no bo przecież to jest opowiadanie obrazem. Ja najpierw wymyślam przestrzeń i w ogóle przestrzeń wizualną, a dopiero potem wsadzam w to aktorów. I ja de facto wcześniej, jak przychodzę na ten plan, to jak widzę tych aktorów i tę sytuację, to wszystko mam w głowie, czyli od razu mi się otwiera, jakie światło sobie ustawić, jaką kamerę sobie ustawić i tą kamerę sobie ustawić. I teraz mając, bo mam stałego współpracownika, Piotra Michalskiego w El Vodoros, jest to według mnie jeden z najlepszych mistrzów siedzenia w Polsce, teraz robi jakiś kolejny potężny serial niemiecki i tak dalej. Pracował przy Monachium Spielberga z Chamińskim. Jest to kolega właśnie po naszej szkole, który był rok niżej i skończył operatorstwo filmowe i jest mistrzem oświetlenia. Ja z nim zrobiłem chyba 16 albo 18 filmów fabularnych, tylko z nim. Tylko z jednym mistrzem oświetlenia zrobiłem. To jest po prostu artysta. I ja na przykład, jak ja mam takiego gościa, takiego człowieka i mam jeszcze mojego kolegę z roku, operatora kamery, też niesamowicie wyczucie ruchu, kamera z ręki i tak dalej, mam tych dwóch ludzi, to są moi operatorzy. I ja wtedy z tym wodorostem, to po prostu mówię mu tylko tak, ja wchodzimy do jakiegoś wnętrza i tam nie ma rozmowy tam, że światło takie czy śmakie. Tylko mówi, wczesny świt. Kumasz? Tak. Koniec. My rozmawiamy o nastroju, a nie o technice. Bo to już nie ten poziom jest, po prostu tylko nastrój. Jaki nastrój? Świece czy ognisko? Świece. Koniec. Ja przychodzę i to jest gotowe, nie? Nawet już teraz korekt nie ma. I po prostu, a teraz jeszcze na koniec sam. Jakbym wziął autora zdjęć, nawet jakbym wziął super kumpla, jakiegoś fajny gości, na przykład, nie wiem, a tu jest, tu akurat znam Wojtka Staronia, to tu jest, nie? No tam wielu, no. W zasadzie każdego można poprosić, zaprosić do tej współpracy. To jednak byłyby jakieś napięcia. Bo ten Wojtek mówiłby, jest stary, no ale... A może jednak byśmy tu jazdę postawili? Ale ja nie chcę starej jazdy. Ja chcę misterzyczne ujęcie. Jest stary, ale może. I czas ucieka. A to jest jak w maratonie. Im więcej się zmęczysz na jakimś tam piciu wody czy jednej gadce z gościem, to może się okazać, że przez to nie będziesz pierwszy, bo straciłeś czas na łyk wody albo na rozmowę z gościem. No. Nie ma czasu, po prostu lepiej się skupić sam z sobą. No tak to nie wiem, czy to pytanie, odpowiedziałem na to pytanie. Jeszcze, czy... Nie, tak, o to mi chodziło. Dziękuję. A jeszcze może tak tylko jako dopełnienie, bo wspominał pan, że najpierw zaczyna pan od obrazu, a potem dopiero podchodzi do aktora i w Polsce, gdzie może trochę analogicznie do operatorów, gdzie aktorzy mają wyobrażenie na temat swojej pracy, też może trochę odmienne niż na Zachodzie i też bardzo jakby cenią ten polski model, gdzie oni są najważniejsi, to jak oni reagują na przykład na to, że pan najpierw no, ustawia wszystko związane z obrazem, a oni są na drugim miejscu, gdzie w pracy z reżyserem zazwyczaj jest to na odwrót. Oni nie są wcale tak na drugim miejscu, tylko chodzi o to, że po prostu ja robię tak, że z nimi, ja poświęcam im z dokumentu, co mam z dokumentu, poświęcam im masę czasu na rozmowy. My po prostu bardzo dużo rozmawiamy o postaci, przegadujemy to wszystko. Ja nie lubię w ogóle prób. Nie lubię w ogóle prób aktorskich. No chyba, żebym wziął jakiegoś aktora, powiedzmy, początkującego całkowicie, świeżego albo naturszczyka, to musiałbym tam coś pokombinować, ale powiedzmy, jeżeli biorę, powiedzmy, sprawdzonych aktorów warsztatowo, co wiem, jak oni grają, to nie chcę prób. To prób nie robię w ogóle, bo ja trochę tak z dokumentu, że chcę mieć emocje na planie. Dlatego w ogóle nie robię prób, bo po co mam próbować coś, co na planie dopiero powinno zagrać. Chcę mieć świeżość, jakąś, rodzaj świeżości. Czyli ja sobie z nimi przerabiam to wszystko wcześniej jako dokumentalista, reżyser, emocjonalnie sobie przechodzę tą drogę, a potem na plan przychodzimy i tam już po prostu oświetlamy to, komponujemy ten obraz i oni w ogóle już o tym nie myślą. To ci ludzie, z którymi pracuję, to oni mają takie podejście do mnie, co to jest fajne, że oni się nastawiają na kogoś, nie? Że na przykład ten facet, jak ten reżyser, to on jest taki, trochę lubi gadane i nie lubi obrazu, mu robi operator, to oni.
a przychodzi ten facet, czyli ja, czyli operator jednak, to oni wiedzą o tym, że moim trademarkiem jest obraz, nie? Ja się nawet cieszą, bo nawet ten Gierszał patrzy ten monitor, mówi, jakie fajne kadry tego, to jak jest dobry aktor, to wydaje mi się, że dobry aktor idzie za tym, kto go prowadzi. No, też bym tak nie generalizował, bo powiedzmy teraz zapraszam, mam nadzieję, bo to niestety boję się oczywiście kompresji tego streamingu. Się boję w ogóle telewizji polskiej, czy tam jakiś gość, który zaparzy kawkę parzoną w babciach, nie przykręci jakiegoś śrubki, wiesz, i wszystko będzie zakontrastowe. Ale na przykład teraz lada moment taki serial Erynie wchodzi, który robiłem z Langoszem taki z lat 30. I tam na przykład gra w Dorociński główną rolę. I Dorociński, ale to wielu takich polskich aktorów jest. To właśnie nie jest prawda, że oni tak trochę manierę mają. Nie, Dorociński, Buzek, no cała zgraja, w którym pracowałem, oni wiedzą, co jest świat. Na przykład Dorociński jest tak zawodowy, że jest w stanie dokładnie co do milimetra dojść i on czuje światło sam. Ja nastawiłem lampkę tutaj gdzieś tam, ustawiłem jakieś lampeczkę, coś tak, jakieś LEDa czy coś, żeby coś tam jakimś black rapem. I wiesz, to mi się wydawało, że muszę mu to powiedzieć, nie? A on sukienko to po prostu wstanął i się jeszcze obrócił w ogóle bez słów, nie? Czyli on, ci najlepsza liga, co robią filmy, dobre filmy, to oni to wszystko czują. Teraz już? Dobra. A nie wiem, czy będzie. Dobra. Nie, to nie ma pytania. Nie ma pytania przecież. Dobra, dziękujemy. Stop.